Witajcie! Dzisiaj jest 4 marca. Niedawno kupiłem moją piękną maszynkę, czyli Mostera z firmy EC Extreme. I właśnie zaraz będę składał kosz i cały napęd. Zobaczcie, jak to szybko trwa. Nowy, a więc trochę ciężej chodzi. Tak. Prawa półka go. Teraz lewa półka. Ważne, żeby nie zapomnieć o klikach, które muszą się złączyć. I zakładam górną połówkę, która usztywnia całość. Zakładamy tu. A teraz pokażę Wam parę modyfikacji, które tu są w tym napędzie. Pierwszą ciekawostką jest uprząż Dudka z ruchomymi wyporami. Jest to patent wyłącznej firmy EC Extreme. Umożliwia to sterowanie ciałem. W celu regulacji ruchowości podwieszenia zastosowano trymer na taśmie piersiowej, który zaciągając powoduje, że podczas zaciągania usztywnia się układ, podczas opuszczania układ jest bardziej płynny, czyli lepiej pracuje. Te wypory chodzą. Manetkę ma Fresh Breze. Tu zainstalowałem sobie obrotomierz Tinitacha, najnowszy model z tempomatem. Dla mnie bardzo wygodna ta manetka, mimo że jest deko większa i cięższa od karbonowej, aczkolwiek ja lubię taki rodzaj chwytu, czyli taką wygodną, dużą klamkę. I największa zaleta, możliwość utwardzenia zwykłą gumą tej manetki. Mój napęd jest pokryty specjalnym, poza lakierem czarnym, matowym, jest pokryty hydronadrukiem. Bardzo fajna metoda tuningu i nie tylko napędów, samochodów, różnych przedmiotów. Trwała, jednocześnie daje bardzo ładny efekt małym kosztem. Jedną z modyfikacji, którą zastosowano w tym napędzie, jest oczywiście całkowicie nowa szarpanka, którą tam widać. Jest inna sprężyna, ona już nie pęka. Jest inna sprężyna, znaczy inna guma tłumika szmerów. Też czasem pękały te tłumiki. Tu jest inny karabinek. Zastosowano specjalną przelotkę w ramię, po to, żeby linka po odpięciu nie uciekała i żeby łatwiej ją tam znaleźć. I oraz żeby nie przecierała tutaj tej ramy, tego wzoru. A tu jest zastosowany bardzo fajny patent z magnesami. To są magnesy neodymowe, także przed startem ta manetka, ta klamka jest zawsze w tej samej pozycji, łatwo ją znaleźć. Następną innowacją, która mi się bardzo podoba w tym zbiorniku, w tym napędzie, jest kranik odpowietrznika. Kranik jest w tej chwili w pozycji otwartej. Tu idzie wężyk. Obok jest drugi wężyk, normalnie do gaźnika. Filtra paliwa nie ma na zewnątrz, gdyż jest już umieszczony w środku zbiornika. Kranik ma tą zaletę, że można po prostu przewozić paliwo w środku i ono się nie wyleje, jak było czasem w przypadku poprzednich rozwiązań. Zwróćcie jeszcze uwagę na bardzo fajną konstrukcję ramy. To znaczy ta rama jest moim zdaniem jedna z idealnie zrobionych ram. Widać to po wzmocnieniach. Widać również po tym, jak są tutaj specjalne zagięcia, także w przypadku jakiegoś mocniejszego uderzenia no siła się rozkłada i ta rama się ugnie, a nie
mniejsza siła pójdzie na kręgosłup pilota. Oczywiście kosz jest natury delikatny, nie jest to kosz jakiś bardzo mocny. Jego, powiedzmy, słabymi punktami są te mocowania, raz, dwa, prawda, i trzy. Więc w zasadzie przy uderzeniu bokiem kosza ten kosz się wyłamie. Natomiast no, trzeba tak ten kosz postrzegać, że on jest raczej delikatny. Natomiast można spokojnie startować, aczkolwiek nie z pełnym, gazem i nie z pełnym napełnieniem strumieniem zaśmigłowym. To jest moje zdanie. Gaźnik również jest pewną modyfikacją. To jest gaźnik WB31. Oszczędniejszy od WB32. Tutaj jeszcze widzicie, jest dysza H, która jest zaplombowana. Pora na pierwsze odpalenie. Godzina prawie 12, 4 marca 2011. To będzie pierwsze odpalenie tego napędu. Dziewicza jego praca. Oczywiście było odpalane w fabryce, ale nie było odpalane przeze mnie. Mam tu mieszankę 1:33, tak jak zaleca producent. I zaraz będziemy zalewać maszynę. Sprawdziłem, odpowietrznik jest ok, otwarty, a więc jest wszystko w porządku. Wlewam 2 litry benzyny, specjalnie nie za dużo. Docelowo będę wlewał benzynę stosując dodatkowe filtrowanie. To filtrowanie jest o tyle dobre, że zapobiega jakby osadzaniu się dodatkowych brudów na sitku gaźnika. Paliwo mam już wlane, teraz muszę podpompować tą gruszką i zasać tutaj pompkę w gaźniku, właśnie pompuję. Podczas pompowania trzeba oczywiście nacisnąć membrankę w gaźniku. Tak, jeszcze raz. W zasadzie już jest napompowane. No i odpalamy. Trzeba zabezpieczyć się przed ewentualnym niekontrolowanym ruszeniem napędu. Najlepiej go trzymać tu. Zassać 2 razy. No i spróbujmy. Od pierwszego razu! Pięknie napęd zapalił. Także, jak widzicie, wszystko funkcjonuje. Jeszcze go odpalę raz. Pierwsze dzięki pracy tego silnika. Pochodzi. Zobaczymy, jak odpali teraz. Pali od pierwszego, po prostu tak pali lekko, to jest niewiarygodne. Po prostu mnie pokazuje, robi elegancko, wszystko działa. Przy tym napędzie trzeba uważać na bardzo dużą moc, ponieważ tej pozycji napędu raczej nie powinno się wypalać maksymalnym i odpalić się tu na właśnie to moc. Teraz odpalę napęd na plecach, zobaczcie, jak łatwo. Natomiast pewną taką drobnostką jest trudność z uchwyceniem tej klamki. W zasadzie ona tutaj troszeczkę mogła być bliżej. Ale jak już ją mamy tu, nie ma problemu, napęd odpalamy w ten sposób i zobaczcie, jakie to łatwe.